Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj z Martą porozmawiamy o tym, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi o seksie i tak naprawdę kiedy zacząć rozmawiać z dziećmi o seksie. No właśnie, co tym dzieciom mówić? Czy rzeczywiście należy mówić, że wyciągnęłam cię z kapusty, wzięłam cię sobie, bo mi się spodobałaś, czy jak? Czym bardziej jesteśmy szczerzy z dziećmi, kiedy dzieci pytają, tym chętniej dzieci nas pytają właśnie i szukają nas informacji. Więc dziecko, które usłyszy, że zostało znalezione w kapuście, no pewnie wcześniej czy później zweryfikuje jakoś tą informację albo dostanie prawdziwą informację od kogoś innego. I w efekcie my jako rodzice tracimy wiarygodność, dziecko nie traktuje nas poważnie i pyta kogoś innego. Okej, okay. Czyli tak naprawdę my możemy sobie zaszkodzić i nasz autorytet legnie w gruzach. Dokładnie tak. Wcześniej czy później dziecko będzie mieć informację skądinąd, więc w związku z tym lepiej być z nim szczerym. Czyli nawet jeżeli przyjdzie taki maluch jak trzy, bo nawet trzylatek potrafi spytać, tak? Czy Czy to powiedzmy raczej. sobie szczerze, dziecko już w momencie, kiedy się orientuje półtoraroczne, że nie wiem, ono ma siusiaka, a siostra nie ma i jak to jest, no to są już te pierwsze pytania, które gdzieś tam się przewijają. Może półtora roku to przesadziłam, ale takie przedszkolne dzieci mają masę pytań i nie żądają nie wiadomo jak dużych i Czyli rozbudowanych nie odpowiedzi. wyciągamy encyklopedii. Dzieciaki w okresie przedszkolnym mają mnóstwo pytań, zauważają różne rzeczy i chcą odpowiedzi. Natomiast nie chcą odpowiedzi nie wiadomo jak skomplikowanych, encyklopedycznych, chcą takich podstawowych, to znaczy informacja, że chłopcy wyglądają tak, a dziewczynki tak. I to jest normalne, jest całkowicie wystarczająca Czyli mówimy, informacja. że ty masz synku siusiaka, dziewczynki mają, nie wiem, nazwijmy ci peczki. I taka jest różnica, i tak jest. I to wystarcza? Dokładnie tak. To znaczy dzieci te przedszkolne nie są zwykle na etapie dopytywania jeszcze, czy jakiegoś strasznego procesowania. Dzieci potrafią zapytać na przykład właśnie skąd się biorą dzieci i informacja, że nie wiem, tatuś zakłada, czy daje nasionko mamie i w brzuszku rośnie dziecko, jest całkowicie wystarczająco. Naprawdę dzieci nie dopytują, jak to się dzieje. Rzadko które dziecko to robi. Jeżeli tak bardzo dużo pytań zadaje, to jest możliwość, że w przedszkolu się styka, albo nie wiem, raczej w przedszkolu niż na podwórko, być może z dzieckiem, które ma, nie wiem, no niechcący na przykład dostęp do pornografii, czy można to podejrzewać? A jeśli dziecko zaczyna pytać bardzo szczegółowo, jeśli, nie wiem, zaczyna mówić, że widziało coś, że, nie wiem, dorośli są nadzy i robią coś dziwnego, zwykle dziecko reaguje takim gniewem, oburzeniem, zawstydzeniem. To nie jest coś, jak nastolatki reagują ciekawością, tak, i chęcią wiedzenia dalej. Tak małe dzieci, u nich budzi to olbrzymią zawstydzenie i zmieszanie. Więc w momencie, kiedy dziecko reaguje właśnie takimi bardzo dziwnymi emocjami, kiedy coś takiego niepokojącego się dzieje, To warto sprawdzić, warto tak? sprawdzić ewidentnie, szczególnie jeśli małe dziecko ma dostęp do starszych dzieci. Czasami nastolatki w dobrej wierze pokazują maluchowi coś takiego. Naprawdę nie chcą źle. Okay. Natomiast to, na co jest gotowy nastolatek, no to nie jest gotowe małe dziecko. Czyli poczekaj, wracając bo tutaj troszkę jak to ja zboczyłam z tematu, ale myślę, że ta informacja jest bardzo przydatna, ale jeżeli przychodzi do ciebie czterolatek i pyta, skąd się biorą dzieci, to wystarczy powiedzieć, że nasionko tatusia jest wkładane do brzuszka mamusi i dziecko tam sobie rośnie. No i też jeszcze się spotkałam, że bardzo dużo dzieci, jak pyta skąd, a w jaki sposób ja się pojawiłem na świecie, to dostaje informację, wyszedłeś przez pupę. Znaczy, jeśli masz do czynienia z wrażliwymi dzieciakami, no to oczywiście no, czasami powiedzenie jakiejś bzdury sprawia, że dziecko no, to gdzieś przetwarza i siedzi mu w głowie. Więc to zależy od dziecka, tak? I zależy od tego, jak my jesteśmy gotowi. Jeśli, znaczy odpowiedź pod tytułem tam na dole jest taka specjalna dziurka, przez którą wychodzi dziecko, jak jest gotowe, super. Jeśli jesteśmy gotowi albo walnęliśmy z szybka przez pupę, to jest też coś, co można doprecyzować później, szczególnie jeśli widzimy, że dziecko, nie wiem, boi się iść do toalety, to można dopytać, co się dzieje takiego.
A jeżeli cesarka, to mówimy, że zostało wyjęte z brzuszka, tak? Dokładnie tak, więc czym bardziej jesteśmy szczerzy z dzieckiem, czym bardziej ogólnie, naprawdę maluch potrzebuje bardzo ogólnych informacji, nic szczegółowego, nic opisowego. Są oczywiście rodzice, którzy pokazują książki dostosowane do wieku. Super, jest to też Właśnie fajny chciałam się o sposób. książki spytać, czyli nie bać się kupować literatury, bo w tej chwili jest dużo pozycji na rynku. Tak, ale znowu wynika to też z gotowości dzieci. To znaczy, niektóre dzieci są ciekawe, inne potrzebują trochę więcej czasu, żeby się z tym oswoić. Potrzebują na przykład zajrzeć, wrócić Okej, na czyli nie być wykładzie. takim wyrywnym pod tytułem, bo ja wiem, że teraz jest taki etap rozwojowy, że moje dziecko zaczyna się interesować seksem. Tak? I seksualno, znaczy właściwie nie seksem, tylko seksualnością, to ja już kupię książeczkę i mi pokażę, zanim zacznie mnie pytać. Znaczy, można. Jeśli dziecko będzie gotowe, będzie w stanie do tego wrócić, przejrzeć, będzie zadawać dodatkowe pytania. Jeśli to jest coś, co gdzieś pytanie się pojawiło dziecku, a dalej nie jestem zainteresowana, to po prostu nie zmuszać. Tylko i wyłącznie tyle. Czyli mówimy prostymi zdaniami. Nie rozwlekamy i nie opowiadamy jakichś długaśnych historii. Staramy się, żeby to miało coś wspólnego jednak z prawdą. I nie boimy się chyba tak, że takie rozmowy sprawią, że dziecko się zainteresuje zbytnio. To jest gigantyczny mit. To znaczy, dzieci pytają, bo mają w sobie ciekawość tego, jak wyglądają ludzie, jak wyglądają dorośli. Tak samo jak się pytają o kotki, pieski, trawkę, tak? Że Dokładnie to jest tak. ten sam poziom. Natomiast nie rozmawiając z dzieckiem o seksie, nie nazywając różnych rzeczy, choćby to, że nie wiem, twojego penisa może dotknąć tylko i wyłącznie w czasie, może być dotknięte albo w czasie mycia, albo przez lekarza, nie wolno nikomu innemu cię dotknąć, tak? Szczególnie jeśli sobie tego nie życzysz. To są rzeczy, które znowu Też chronią. zabezpieczają właśnie dziecko przed tym, żeby choćby informowało, kiedy coś się dzieje niepokojącego, żeby było świadome tego, że to jest jego ciało i w związku z tym nikt inny, obcy nie ma prawa go dotknąć. Nie mówimy po to, żeby, nie wiem, rozbudzać dziecko seksualnie. Zresztą dziecko na ten moment nie ma i tak takiego popędu, a natomiast po to, żeby informować, chronić dziecko. Czyli ja mam taką propozycję, że jeżeli rzeczywiście na przykład takie rozmowy Wam sprawiają trudność, no to pójdźcie do księgarni i sięgnijcie po książkę, bo to też jest jakieś z jednej strony prostsze rozwiązanie. Jeżeli nie macie takich oporów, to koniecznie rozmawiajcie, bo jak się okazuje, że to nie tylko zaspokoicie ciekawość dziecka na temat tego, jak wygląda i jak działa człowiek, ale dodatkowo tak naprawdę zapewnicie mu bezpieczeństwo, bo jeżeli spotka się z jakąś niekomfortową sytuacją, to będzie potrafiło o tym powiedzieć. Czym bardziej my jesteśmy dla dziecka, tym dziecko też bardziej nam ufa, bardziej dopytuje różne rzeczy. Jeśli my chcemy być w przyszłości źródłem informacji, warto by było, żebyśmy my też początkowo tych informacji udzielali. Czyli drodzy rodzice, rozmawiajcie z waszymi dziećmi. I nie myślcie o tym, że są za małe. Dlatego, że tak naprawdę na edukację nigdy nie jest się za małe. A potem można być za dużym tylko. I to wtedy jest gorsze rozwiązanie. Jak dziecko pyta, to znaczy, że jest na to gotowe. Dziękujemy. Dziękuję.